Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa. Wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to wszystko 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba. I inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Każdy z nas, stojąc wobec tajemnic Bożych, odczuwa to, co niewiasty z dzisiejszej dobrej nowiny – bezradność. Mimo wielkiego postępu naukowego nie znaleźliśmy eliksiru młodości i wieczności. Śmierć pozostaje nadal niepokonana. A jednak kobiety doświadczają czegoś zupełnie nowego, zaskakującego. Doświadczają zmartwychwstania. To, co jak się spodziewały, powinno być zamknięte potężnym głazem i zapieczętowane, stoi teraz otworem. Oczekują zwłok zamordowanego 2 dni wcześniej Chrystusa, ale odnajdują pusty grobowiec. Nie ma śmierci tam, gdzie, jak były o tym przekonane, powinna się znajdować. Zamiast śmierci znajdują życie, które, pokonawszy śmierć, dziś w blasku triumfuje nad otchłanią krainą śmierci. Pan życia śmiercią śmierć pokonał i tym, którzy byli w jej okowach, przywrócił wolność. Życie odniosło triumf nad śmiercią, albowiem dawca życia i źródło nieśmiertelności nie mógł być jej poddanym. Życie wieczne rodzi się z miłości, a śmierć wieczna z nienawiści. Chrystus pokazał nam, że jedynym sposobem na zwycięstwo nad śmiercią jest miłość. W tym radosnym dniu zmartwychwstania prośmy Boga o pomnożenie naszej miłości, abyśmy upodobnieni do Chrystusa wespół z Nim mogli pokonać śmierć i osiągnąć żywot wieczny w niebie.